Witam Was tutaj, cześć, to mówię Znosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z scenariusza ze Cities Skylines PlayStation 4 na PlayStation 4. Z scenariuszy Alpejskie Wioski, Alpejskie Zacisze. No niestety ja muszę powiedzieć, że prawie już nam się udało zrobić ten scenariusz. Włączam stoper. Tu chyba nawet w tym odcinku nam się uda go skończyć. Wiem, to brzmi niedorzecznie. Tak, ale dzięki tym pociągom, które... Zaraz, poczekajcie, pokażę. Bo tutaj aż tak to źle nie... Zrobiłem dwie linie w ogóle. Zmieniłem trochę. Zaraz wam pokażę. Są dwie linie i one po prostu jeżdżą. Jedna jedzie w drugą stronę, druga w drugą stronę. Tu już tak tego nie widać. Tu zrobiłem węzeł. O, żeby się nawzajem wymijały. I tu trochę był problem z tą pętelką, więc też musiałem to trochę zmienić. Ale z tym to już mniejsza z tym. Autobusy też zaczęły trochę być bardziej korzystane. Metro, tutejsza stacja, to po prostu zobaczcie na to, to jest piękne, jak oni stąd wychodzą. Część nawet korzysta z tych ścieżek. No a ze stacji, no to zaraz zobaczycie, oni wszyscy idą tutaj do stacji. Czyli oni zaraz zobaczycie, wszyscy wychodzą na perony. No i oni uwielbiają po prostu te pociągi. Autobusy zresztą, jak widzicie, też. I zaraz wam pokażę, na jakim jesteśmy już etapie tego tutaj scenariusza. Zaraz zobaczymy. Okej, okay, tu jest kolejny pociąg. No tak, to nie, to już po prostu naprawdę całkiem wygląda. Tutaj te pociągi sobie ładnie jeżdżą. Jakbyśmy jeszcze jakiś zapali. To tak, tu jest na razie to jeszcze nie zaktualizowane, bo ja ten odcinek nagrywam jeden po drugim, więc jak widzicie, jeszcze nie mamy jakichś takich twardych statystyk co do tego. Natomiast ten jest 55 osób w nim jedzie, a na całej linii 43. Więc to jest niewiarygodne. I pierwsze, co będziemy robić, to rozbudowujemy sobie tą dzielnicę. Tak, bo ta dzielnica to jest nasza przyszłość. I dzięki niej to nam się uda to wszystko skończyć. Może trochę w drugą stronę. Dookoła tego dworca będziemy się ogólnie rozbudowywać. No to będzie najlepszy chyba pomysł. Jeżeli dookoła dworca to będzie. Tu jest dworzec punktem kulminacyjnym tego wszystkiego. Więc to będzie dobre połączenie. No to sobie to podłączmy. Zaraz będziecie mieli połączenie, jak się tylko te budynki zaczną sensownie budować. O, macie już nawet połączenie. Więc co do tego nie marudźcie. Dalej. Autobusy też tutaj nieźle nam nawigują. Spokojnie nam tu całe te korki rozwiązują. Tu co jakiś czas pojawia się jakiś problem w tej dzielnicy. Na pewno możemy im postawić edukację i też wszystkie pożyczki spłaciliśmy. Teraz już wam pokazuję. Mamy 190 tysięcy na potrzebne 25 tysięcy i jeszcze 150 tygodni ponad potrzebnych. Więc dużo, 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 dużo. Więc pewnie nam się może to nam teraz nawet uda. Na pewno jedną rzecz to bym zrobił. O nie, to jakiś autobusik jeździ, bo chciałem stworzyć tu osobną linię autobusową, ale skoro tutaj coś jeździ, to nie będziemy tym kręcić. I pociągi to po prostu jest... To jest to. Już zapomniałem, czemu z nich korzystam, bo one są po prostu najbardziej pojemne. No. I co to dużo mówić. Tu by się przydało jeszcze jakiś pociąg wpuścić do tych. Ale oni są dosyć... To na dłuższe odległości. Jakbyśmy na przykład gdzieś tutaj chcieli postawić... W sumie. Tylko tej dzielnicy to my tak zbytnio nie, oni i tak marudzą to. Dobra. Przemysł nam się chce zbudowywać. Więc nie widzę chyba dużego problemu, aby im w tym pomóc. Okej. Zobaczmy sobie do którego miejsca tutaj, bo ja się teraz bawiłem tym. A, tu możemy jechać prawie na koniec. W sensie, że jeszcze trochę tu sobie podjedziemy. I nikomu to nie zaszkodzi. Tu widzę, aha, tu jest, to będzie ten problem, że nie ma drogi jak podłączyć. Tak. Dobra, to sobie to ulepszmy na jakąś z oświetleniem, bo tu będzie potrzebne. Wiem jak wygląda ulepszanie, tak? Tutaj i tutaj, tutaj. Dobrze, zaraz damy im tutaj miejsce do budowy, tylko... Wybudujemy im drogi
i po prostu wszędzie damy. Nie będziemy się tym teraz przejmować. Ogólnie też dosyć dużo pieniędzy zaczęliśmy zarabiać, bo spłaciłem na przykład wszystkie pożyczki, więc to też trochę pomaga, jakby nie patrzeć. I zobaczmy, czy jest to w dobrych miejscach. Tak, ogólnie jest to w dobrych miejscach. Dzielnica jest wyznaczona. No to tylko jeszcze im trzeba będzie podciągnąć wodę, ale z tym akurat jest zawsze problem, więc to nic nowego. Dobrze, tu się wszędzie możecie budować. Co teraz, co z wodą? Wodę wam tu podciągniemy. Tutaj. I co? I tutaj. I tutaj ten dworzec też będzie, z tego co widzę, też jest chyba numer jeden. Dla tych ludzi. O, i tu się podłączyło. A tam czemu się nie chciało podłączyć? To nie mam tego pojęcia. No, nawet tutaj się tak po prostu podłączyło. Jest nowy kawałek ziemi, wiem. Tylko ty zachęcasz mnie do złego, tak? Właśnie, co jest z tym tramwajem? Pewnie już z ciebie teraz to nikt nie korzysta. Zero w ogóle. No nie, to dopiero po pierwszym tygodniu będziemy widzieć, jaki jest problem. Jak to działać będzie. Coś macie problem z policją tutaj. Wy tu nie macie żadnej, tu nie ma w ogóle żadnej policji. Na, czas postawić tą dużą. Proszę bardzo. Macie, cieszcie się. Ja mam dziwne odczucie, ludzie, że zaraz nam ten pociąg jeden, który tu dojeżdża do tam, to nam nie wystarczy. Bo oni naprawdę tutaj uzetnienie ścieków nam zaraz padnie. Dobra, zaraz wydamy te 15 tysięcy. Okej, nie, na razie nie jest aż tak źle, bo myślałem, że zaraz tu będzie problem się robić. Ale to przy tej gruntowej drodze to naprawdę fajnie wygląda, jak oni się tak tu budują. Tu bym chciał ominąć ten przejazd kolejowy. Nawet tu sobie tak zbudujemy, a to pojedzie do góry. No chyba... I co, teraz ja to będę musiał jakoś spuścić w dół. Tak? Nawet może po prostu do dołu sobie to spuścimy? Nie. Też ci nie pasuje, tak? To co ci, człowieku, pasuje? Dobrze, nie, to nie. Tutaj mają być biura trochę. Gdzieś przynajmniej tutaj. I dalej mogą być już nasze ukochane budynki mieszkalne. Z tym, że tu jeszcze wam trzeba podciągnąć wodę. I zobaczyć, czy jest tu przystanek autobusowy, a ja tu go nie widzę. Aha, bo tutaj jest. Pod szkołą. Nawet to drugie sobie przeniesiemy sobie. Raczej nie będę marudzić, bo to i tak ten autobus tutaj sobie jeździ prawie po tym całym. Tak, dajemy im trochę miejsca. Tu widzę, że macie hałas. A jeżeli macie hałas, to ja go wam zaraz usunę. Nie, za pomocą wybierz. Biura wam postawimy, skoro wam to przeszkadza. Macie. I tu biura. No tu specjalnie stawiam tyle tych biur. O, i zobaczcie, ile już tu ludzi czeka. No teraz to już trochę tego jest. Pokaż, czy to już się zaktualizowało? Nie. Ile osób wejdzie? Aha, oni czekają na inny pociąg jeszcze, mi powiecie. Że wybrzydzacie, tak? Dobrze, a ten inny pociąg to jest ten? Nie, to jest ten sam. To jest ten zielony. Dobra, czekaj. Pojedziemy sobie z tobą. Zobaczymy jak to, co i jak wygląda. Jedzie. Jakieś mamy smugi tutaj, kable. I dojeżdżamy do tej oto magicznej części. Dobra. Dokończymy później. Tomorrow. Dobrze, witam was tutaj. To jest kontynuacja poprzedniego odcinka, jednakże ja szczerze powiedziawszy nie mam tego pojęcia, co się przed chwilą działo. Pamiętam tylko tyle, że tutaj coś patrzyliśmy na pociągi. Chcieliśmy zobaczyć, na który pociąg oni czekają, z tego co pamiętam, o to chodziło. Teraz 15 osób wsiadło, ponieważ miałem dniową przerwę. I tylko sobie zerknę w kamienie. Okej, mamy 20...
200 tysięcy, 201 tysięcy, okej, dobra. Czyli w skrócie mam dosłownie, nie wiem, mniej niż 10 minut na zrobienie tego, abyśmy to skończyli. Okej, może być. Why not? Dobrze, miasto nam się chce dalej rozbudowywać, proponuję je rozwinąć w tą stronę. Gruntówką, no, może być zwykłą drogą w sumie. Bo pieniędzy to też nam już tutaj nie brak. To już nie są te czasy co wcześniej, że pieniędzy nam nie mieliśmy. Czekaj, to nie w tą stronę źle wybrać. O, tak i tu w dół. Okej, dobra, w miarę, tylko teraz tak. Tu by się przydało jakkolwiek to jakoś połączyć. O. I tutaj. I tam drogę sobie przyciągniemy dalej. I teraz tak. Tutaj się budynki budują. Tu również i tu również. Teraz tylko nam trzeba podciągnąć wody. O, nawet wodę trzeba nam podciągać. Świetnie. Dalej, wymalować na ścieki. A tak, pamiętam, trzeba było ścieki postawić. Coś tam pamiętam jeszcze. Ale macie tutaj ścieki. Tam jeszcze chyba w międzyczasie postawimy elektrownię i wam tego nie mówiłem, ale to mniejsza z tym. Tu jedzie wolno pociąg. Czemu jest taki wolny czas? Czekajcie, my tutaj sobie przyspieszmy to sobie na maksa. Bo my chcemy to szybko wbić. No nie, na razie jeszcze się nic z tymi pociągami nie zaktualizowało. A szkoda, bo by się przydało widzieć, jakie są prawdziwe wyniki. Dobrze, wy tu się powoli budujecie. Czy wam tu coś jest potrzebne? W sumie. Straż pożarną byście nie pogodzili. Medycyną również. Już nie mówiąc o policji. Na którą wy tak wszyscy bardzo lubicie narzekać. Postawmy wam tutaj jakiś park. Podniesiemy wam tutaj trochę może grunt czy coś. To kosztuje 5000, to nie. To ile kosztuje? 4000, dobra, dajmy tutaj im taki jeden trochę bardziej zaawansowany park. Macie. Znagam, jak ci ludzie korzystają z tych pociągów? No to chyba ich ulubione miejsce. Te pociągi. Wiecie, skoro ich to jest ulubione miejsce, to ja proponuję do niego zrobić ścieżki. Takie bardziej zaawansowane, w sensie, że sobie będą szły przez całe miasto i ludzie będą mogli do tego pociągu po prostu dochodzić. Tak, to może być dobry pomysł. Czyli sobie bierzemy stąd. Okej, okay, nie chcesz. To z drugiej strony pojedziesz. Z drugiej strony podchodzisz. Świetnie. I tutaj zejście. Stary budynek, ale no niestety. I tu będzie też wejście. Okej, okay, ludzie się zaczynają chcieć budować. Bardzo słusznie. W tą stronę sobie teraz rozwiniemy trochę. Tu trochę będzie tego. Okej, okay, tutaj... że trzeba przesunąć park, z tego co widzę, bo coś jest... A nie, on jest taki duży po prostu. No bo co jego umieśćmy tutaj. Jakoś gdzieś tutaj. O, może być. I stąd tu. Tu będzie jedna z tych takich... Te główne drogi to będziemy robić takie normalne. Tutaj już mogą być te gruntowe, bo tutaj się zaczynają trochę góry. Tu sobie ciach, 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 ciach. Możecie się budować. Teraz tylko mam jeszcze podłączyć wodę. I edukację może mam tutaj rozwinąć trochę. W sumie to nie jest taki zły pomysł. Aby wam tu postawić drugą podstawówkę, szkołę średnią. Szkołę średnią to nawet by się przydało gdzieś tutaj blisko. I uniwersytet, który kosztuje 75 tysięcy, no a nie. Wydział będzie można postawić im. Tak, a ile wydział ma ludzi? Wchodzi do niego 800. No trochę za mało, ale i tak zawsze lepiej niż nic. Co ja? Co ja? Dobrze, tutaj ten autobus jeździ, to jest ogólnie
autobus, który ma na celu zbierać wszystkich ludzi z tego całego miasta do miejsc tych najważniejszych. Dobrze, tutaj jest obok ścieżki, sobie damy przystanek. Tutaj jest ta nowa część. A tu widzę, że trochę na okrągło jedziesz. Tak już. Co to ma być? Jaki meteor? Ja nie chcę żadnego. Okej, okay, mamy... Nie! Szty! Zwolniło się nam tempo, kurcze! Ludziska, mamy problem. Meteor leci i to nawet w centrum naszego miasta. A byliśmy tak blisko. Dobrze, szybko. Naprawiamy drogi. Lagi. Dobra. Jak szybko to ponaprawiamy, to nawet ludzie nie zauważą może. Nie, no jak oni by mieli nie zauważyć w sumie. Tutaj się rozwaliła kompletnie aleja. Dobra, zaraz aleją się zajmiemy. Dobrze, wiem co ja robię, tak? Tu. I tu. Okej, okay, dobra. I tą drogę z tramwajami trzeba tu puścić z powrotem. Dosyć przyspieszmy ten czas z powrotem. No i tak się kończy, kiedy się gra zbyt dobrze. Dobra, tu jest dobrze. Tu jest wielki pożar. Czy ja mam helikoptery? Helikoptery kosztują 90 tysięcy, no tak. Głupie pytanie, nie mamy. Ci nie mają prądu, ani wody. A, podłączmy ich. Macie. I wodę też wam trzeba podłączyć stąd. I dajemy przepis, żeby się nie odbudowywali. Tak jak gdzie to jest. Zagospodarowanie przestrzeni. Brak odbudowy. Bo my nie mamy żadnych służb na odbudowę. Tu tak samo. No niestety. Okej, okay, dobra, powiedzmy, że jakoś przeszło. No blisko, jesteśmy naprawdę blisko. Kurczę, ten czemu prądu nie ma? Kurczę, coś nam prąd schodzi. Ale mamy 50 tysięcy, możemy postawić kolejną elektrownię tam. Tą dużą. Tutaj. To już się robi duże miasto, mamy 20 tysięcy ludzi. I to jeszcze tak porozrzuconych po całym mieście. Dobrze, czekajcie, bo my tu kręciliśmy z tym autobusem. I to w końcu, tu nie ma przystanku. I jeszcze tu by się przydał. Dobrze. Zobaczmy, czy może ten pociąg już ma... No nie, trochę się tylko podwiększyło, ale ja i tak nie wierzę, że tylko 90 osób w korzyści. Już zrosło z tych zielonych. 84. Też coś jest cały czas nie tak. Jeszcze może złapiemy autobus jakiś. O, dokładnie. Z autobusu jest 15 autobusów na linii. I 18 osób jeździ. Też nie wierzę ci w to. Wow, tu się wszystko zapełniło. Okej. Okay. Nieźle. Ta dzielnica będzie naszą główną, taką teraz największą. Tym tyłu się po prostu przydała własna linia metra do pociągów. Chociaż w sumie to nie jest taki głupi pomysł nawet. Dobrze, zastanowiłem się. Tu wam zrobimy przejazd drogi. I tutaj to trzeba przedłużyć. I wejście na kładkę. I stąd wejście na kładkę. Dobrze, i wypełniamy tu ludźmi. Ciach. O, przemysł zaczął się chcieć budować. To też dobrze, bo przemysł nam się przyda. Widzę, że ludzie chyba polubili nawet kładki. Czekaj. No, ktoś tam co jakiś czas, jakieś osoby się przemieszczają kładkami. Co jest dobrą wiadomością.
Dobra, na razie to może sobie tak zostawmy te autobusy, żeby więcej nie kombinować. No to nie ma jakiegoś dużego sensu. Mają już tu wewnętrzną linię, która jedzie tu, tu, tu. Tu może być trochę ludzi. Czekajcie, a handel nam się chce rozbudowywać, a handel rozbudowaliśmy sobie tutaj. Tu by się im przydział ten pociąg. Kurczę. Ten budzik oznacza, iż mam koniec czasu na dzisiaj. Jesteśmy tak blisko. Jak zawsze mamy problem. Ten sam. Za mało czasu. Dobre gruntówki. Tu by się przydało kupić ten kawałek ziemi. Okej, dobra, słyszę już, że idą. Więc dokończę ten odcinek sobie kiedy indziej. To będzie już moje trzecie podejście do tego. Zobaczmy tylko, czy tutaj jest nasz grunt. Dobry? Dobra, jest lapa. Później pójdziemy sobie tam na górę. Dobra, to ja sobie wracam tutaj. Zobaczmy, jak tam z kamieniami. No, blisko jesteśmy. Blisko. Ale to cały czas nie to. Dobra, zobaczymy się później. Cześć. Zaraz, jakie tam, cześć. Zaraz będziecie mieli ciąg dalszy odcinka w sumie. Ojejku, zapraszam was na ciąg dalszy i naprawdę nie pytajcie mi, to trzeci dzień nagram, to jest sam odcinek, tak? To jest po prostu przesada. Ale dobrze, trudno. Włączamy play. Przyspieszmy trochę czas. I trzeci raz nagrywam dokładnie ten sam odcinek. Czekajcie, w kamieniu miłek sobie wejdziemy. To nie, no spokojnie się wyrobimy z tym wszystkim. Czemu wy nie macie wody? Okej, woda nam się zaczyna kończyć. Więc ja naprawdę już mam dosyć tego miasta. Nie, no nie, nie, nie żeby coś mi do tego miasta, ale już trochę dużo razy to nagrywam to samo. Zresztą ten meteor jeszcze mi tutaj spadł, że zapomniałem o nim. Trzeba to ręcznie powyburzać? Serio? Tak, powyburzam trochę tego. Tu nie ma... Chyba to nie było drogi. Tu jest trochę gorzej. Drzewa nawet poznikały. Sio. Sio, tu były kamyczki, ale się uprażyły. Tu wyburzyliśmy jakiś budynek, bo mi marudził. I zaraz... Zaraz dobijemy w ogóle do tego. Już tam lepiej nie będę wchodzić, bo zaraz się okaże, że... Już po wszystkim, taki drut nawet. Widzę, że urwało. Macie prąd, żebyście mi tutaj nie marudzili. Dobrze, co jest z handlem naszym? Tutaj my sobie go rozwijamy. Możemy jeszcze... Ale laguje. Od lagowania to mam komputer, tak? Sobie tu tak pociągniemy. No i ludzie, mam dylemat. Muszę się zastanowić. Zresztą i tak, kiedy wy to już oglądacie, to już jestem dawno po tym dylemacie, ale zastanawiam się, czy wziąć komputer, czy nie wziąć go. Wymienić sobie go najlepszy, czy nie. I to jest w sposób tak irytujący. Dobrze, macie tu parę budynków, się może wbudować. Tych ściśle handlowych. Sobie wypiszemy specjalnie dla was. Tak. I przystanek autobusowy może wam tu się przydać. Czemu tu są dwa autobusy? A, no tak. Jeden to jest wewnętrzna linia, drugi to tak nie. To później któryś z tych autobusów tutaj skręci. Dobrze, czy my rozbudowywaliśmy nasze pociągi? Z tego co pamiętam, to raczej wątpię. Jest tylko tu i tu, ta. Nie, pociągów nie rozbudowaliśmy. Okej. Okay. Jeśli bym coś chciał zrobić, to... Wiemy, że to nie ma sensu, ale... Mamy dużo pieniędzy. Zbudujmy sobie jeszcze jedną dzielnicę handlową. To będzie rozrywka. Rozrywka na uboczu. Na razie tym sobie zróbmy tutaj trochę miejsca. Dobrze. Co to?
Chwila. O co tu chodziło? Zwycięstwo w tym scenariuszu. Nasze wspaniałe miasto na zawsze pozostanie twoim dłużnikiem. Udało ci się przetrwać wszystko. Od uderzeń meteorytów po zwariowane trasy autobusów miejskich. Poradziłeś sobie śpiewająco. Gratulacje. Powód? 250 tysięcy osób przywiezionych transportem publicznym. No, nieźle. Co to? Wait. To był chyba napis wygraliśmy. Kurczę. Jestem świetny. Ten nam mówi wygraliśmy, a ja co? Przeskakuję. Dobra, to ja tego nie buduję. Co tu dużo mówić. Dobrze, z tego wychodzi, że udało nam się zwyciężyć ten scenariusz. Więc ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam ta seria się podobała. Już nie mówię o samym odcinku. Jeśli wam się ta seria podobała, zostawcie go w górę. Zasubskrybujcie, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, kliknijcie ten głupi dzwoneczek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale, ale zanim się pożegnamy, to jest do was pytanie. Ankiety nie ma, bo na razie jeszcze nie wiem co dokładnie. Pytanie jest do was, co chcecie, żeby się pojawił kolejny odcinek na wersji PC, na wersji PlayStation 4, z scenariuszy się pytam dokładnie. No i co dalej robimy, co w takim wypadku, bo ja szczerze powiedziawszy jeszcze nie jestem przekonany na to, bo ten odcinek nagrywam z jakieś 2 tygodnie wcześniej. Dobrze, ale pomijając to, do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Nie zapomnijcie napisać czegoś w komentarzu. Cześć! Jakieś fajne miejsce, jakbyśmy znaleźli. Ło, fajnie. Ten scenariusz to fajnie się wybudował, ogólnie to miasto. Cześć! Anyway, we have a lot of great music for you coming up in between the commercials.